Cześć, w tym wideo opowiem Ci historię świeżo upieczonego kierowcy, mojego widza, a już złapanego za jazdę pod wpływem alkoholu. No i jak zwykle w życiu, kłopoty jego dopiero się zaczynają, bo w WOMP-ie może być przebadany pod kątem narkotyków. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i oto historia mojego widza. Witam serdecznie. W grudniu 2013 roku zabrano mi prawo jazdy na pół roku. Miałem 0,30 promila. Prawko miałem tylko 7 miesięcy. Mam 19 lat. Niedawno otrzymałem skierowanie na psychotesty i badania lekarskie. Nie obawiam się psychotestów, lecz badań laboratoryjnych w WOMP-ie. Uczciwie przyznam, że ostatnio zdarzało mi się być pod wpływem narkotyków, amfetamina, marihuana. I czy lepiej będzie, jak pójdę w ostatnich dniach terminu na badania? No, po prostu obawiam się wykrycia tych substancji we krwi. Oczywiście już nic teraz nie zażywam. No ale czy ten termin 30 dni pozwoli mi na pozbycie się tych substancji z mojego organizmu? Czy te badania są bardzo szczegółowe? I ostatnie, najbardziej nurtujące mnie pytanie. Czy jeśli zabrali mi prawo jazdy za jazdę po alkoholu, to czy będę robić badania pod kątem narkotyków? Alkoholu już nie piję, więc niczego się nie obawiam. Z góry dziękuję za odpowiedź. No i proszę o tą odpowiedź jak najszybciej. Bardzo mnie te pytania nurtują. W sumie się również stresuję. Pozdrawiam. Rozwiewając te wszystkie wątpliwości na tak zwany chłopski rozum, no oczywiście im termin jest dłuższy, no tym lepiej. No powiedzmy, jeden miesiąc powinien raczej wystarczyć na oczyszczenie Twojego organizmu z metabolitów tych narkotyków, no ale dla pewności warto się sprawdzić jakimś testem aptecznym z tydzień wcześniej. No naprawdę nie warto ryzykować. Nie zawsze w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy badają na obecność narkotyków, badają raczej z moczu, nie z krwi, no ale nie warto, abyś ryzykował i kusił los. Zbyt wielu moich widzów straciło w ten sposób prawko, nie poszli czyści, olali sprawę, a nuż się uda, no a jak już w WOMP-ie dorwali, przebadali, to się nikt z nimi nie certolił. Z reguły tracili prawko albo na stałe, albo na jakiś dłuższy okres do powtórnego badania. Nawet jeżeli Cię na obecność tych narkotyków nie przebadają, to według mnie stawka jest zbyt duża, abyś ryzykował otrzymanie orzeczenia negatywnego. W tym przypadku konkretnym, na przykład, masz zabrane prawko na 6 miesięcy i odbierasz je po upływie kary, jak przejdziesz badania lekarskie i psychotesty pozytywnie. Natomiast jeżeli przejdziesz negatywnie, to z 6 miesięcy nagle wpadasz na ponad rok utraty prawka, a wiąże się to po prostu z ponownym egzaminem w WORD, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. No, ten konkretny kierowca miałby tutaj zadanie ułatwione, bo zdawał niedawno, czyli teoretycznie wszystkie przepisy, wszystkie nawyki ma, no ale wierz mi, rok wystarczy, żeby już po prostu troszeczkę pozapominać. A w przypadku, jeżeli jesteś starszym kierowcą, to zdawanie w WORD-ach, w Twoim lokalnym WORD-zie, to jest po prostu tragedia. Znam ludzi, którzy zdawali 9-10 razy. Po prostu ta jazda egzaminacyjna nie za bardzo ma się jak, ma się w sumie nijak do tego, co widzisz na drogach. Praktycznie na egzaminie państwowym na prawo jazdy jesteś jedyną osobą jeżdżącą według przepisów w swoim mieście. Na tym kończę. Jeżeli to wideo coś Ci pomogło, udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Facebooku, naszej klasie, ulubionym forum. Jak Ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. No, już teraz możesz dokonać subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj po mojej prawej, po Twojej stronie lewej są linki. Nie ominiesz wtedy żadnego, być może ważnego, z kolejnych moich filmów. Także mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Tak na marginesie, wyjątkowo młody wiek mojego widza oraz pierwsze wykroczenie zaraz po uzyskaniu prawka nie wróży mu zbyt dobrze w przyszłości. Z tego co wiem, przepisy karające, penalizujące pijanych kierowców mają się zaostrzyć, recydywa będzie wyjątkowo surowo karana.
No, to samo ma dotyczyć się innych używek. No, mam tylko nadzieję, że wyciągnie on z tego zdarzenia konstruktywne wnioski, zmieni kompletnie swój styl życia, no szczególnie w stosunku do używek oraz do wsiadania po tych używkach za kierownicę. Bye bye, mówił Darek Kraśnicki. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo.